No to co? Słowo przed nami, wysłuchaj go, ono może dużo zmienić. Jak patrzę na współczesny świat, to widzę, jak ludzie wiele mają powodów do złości. Chodzi mi o życie publiczne, nie chodzi mi tylko o rzeczywistość rodzinną. Tam można się rzeczywiście wnerwiać jeden na drugiego. No, zresztą sami wiecie. Ale mi chodzi o życie publiczne i to, co się dzieje. Niektórzy mówią, że przychodzą czasy apokaliptyczne. A ja chciałbym przekierować waszą złość. Skanalizować ją przez ten komentarz. Dobrze ukierunkować. Zobaczyć, chciałbym razem z wami, kto jest wrogiem i na co trzeba się bardzo mocno zagniewać. Słuchajcie, za tym złem społecznym, rodzinnym stoi po prostu diabeł. Wielu ludzi w niego nie wierzy. Na niego trzeba się po prostu wkurzyć. Wnerwić się. I to tak zdrowo, ostro. Gniew daje ogrom siły na to, żeby poświęcić czas na walkę. Żeby nie dać się. Wyobraź sobie jakiegoś takiego rozluźnionego wojownika na ringu, który w ogóle się nie przejmuje zwycięstwem, a zobacz takiego, którego ktoś przed chwilą wkurzył i idzie z tymi pięściami czy z mieczem na wroga. Zupełnie dwie różne walki. Chciałbym, żebyś skanalizował całą złość, którą w sobie jest i modlił się też o to na wroga duchowego. I nie zachęcam cię, żebyś diabła widział za każdym drzewem, za każdą zabawką dziecka, z każdym zagrożeniem duchowym, o którym opowiadają w internecie. Nie o to mi chodzi. Zarazem nie mówię, że zagrożeń nie ma. Są. Tylko chodziłoby mi o to, żebyś wziął udział w walce. Żeby ta walka była systematyczna, żeby ona była obmyślana, żebyś miał plan, żeby ona była pod wodzą generała, żeby nie było tak, jak święty Paweł mówi, waleniem na oślep, ale żeby była sensowna i żebyś wiedział w ogóle, w co walić, w co uderzać. Co ma być mieczem potraktowane, a co ma być ugłaskane. Wydaje mi się, że my przegrywamy często, ponieważ właśnie mieszamy. I nie wiemy, gdzie jest wróg. To, co powinno być naszym sprzymierzeńcem i przyjacielem, jak na przykład nasza słabość. Walimy ją po oczach, na oślep, czym tylko tam mamy pod ręką. Tymczasem tę słabość trzeba wykorzystać jako przestrzeń działania Bożej Wszechmocy. A to, co jest naszym wrogiem, czyli na przykład nasze pewne pragnienia. Pragnienia. Trzeba zobaczyć, że te pragnienia doprowadzają mnie do ruiny, rozstrajają, niszczą moją rodzinę. Przypominam sobie pewnego człowieka, który z wielką pasją opowiadał o pomidorach, o pasji, którą miał związaną z uprawą roślin na swojej działce. Tak dużo serca w to wkładał i podsumował cały ten wywód. No ale niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego mam nie robić tego, co lubię. Poszedłem, pamiętam, do kuchni, tam gdzie była jego żona, przygotowywała posiłek. Narzuciła tym nożem, tym jedzeniem, które tam było, przygotowywała i z taką złością powiedziała: on to do mnie kilka tygodni się nie odzywał, a przyszedł tutaj gość i opowiada o tych swoich pomidorach, o tym swoim działce, a do mnie się w ogóle nie odzywa. Pomyślałem sobie, a gdyby ten człowiek zrezygnował ze swoich pasji, albo je wziął jakoś w ryzy, nie poświęcał im tak dużo serca, a skierował tę siłę i tę pasję na swoją żonę, jakby ich małżeństwo wyglądało? Zacząłem się zastanawiać, daję też tobie do myślenia. Drugi bracie, siostro, możliwe, że w tobie jest dużo gniewu. Zachęcam cię do otworzenia oczu, gdzie ten gniew skanalizować. On też jest twoim sprzymierzeńcem, bo on daje ci ogrom siły do tego, żeby sprzeciwić się złu.
Złość jest po to, żeby złu powiedzieć dość. Złu powiedzieć dość. Dobrze zobacz, gdzie to zło siedzi. I tam wal mieczem. Zapraszam Cię do walki duchowej na teobańkologii. Będzie cała akcja z tym związana. Możesz zobaczyć więcej na dole w opisie. Możesz więcej zrozumieć właśnie. Razem z grupą wielu tysięcy osób otworzyć się na systematyczną walkę. Zobaczyć potrzebę tej walki. Nawet jeżeli jesteś zupełnie początkujący i kipisz złością, wiesz, że kanalizujesz ją na osoby, które kochasz i ranisz je, to właśnie dla Ciebie jest ta walka duchowa. Do niej Cię zachęcam. Zerknij na dół. Zerknij. A jeżeli chcesz kolejne odcinki komentarzy biblijnych, zasubskrybuj. Będzie banał, subskrybuj kanał. Błogosławię Cię na tę walkę duchową, która przed Tobą. Żebyś złości nie wylewał na wszystkich naokoło. W raniący i niszczący sposób, ale żebyś wykorzystał tę złość przeciwko bestii, przeciwko jej dziełom na świecie, przeciwko Twoim wadom i grzechom. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.